Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu poruszyliśmy temat gorliwości w życiu duchowym. W dniu dzisiejszym omówimy kwestię właściwego rozumienia gorliwości. Dlatego już teraz, jak zawsze, zapraszam wszystkich widzów do oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Na początku zobaczmy, że przede wszystkim dość rozpowszechnionym jest mniemanie, jakoby gorliwość była przejściowym okresem w naszym rozwoju, pomocą do wyjścia z pewnych trudności, która ulatnia się, gdy spełnia swoje zadanie. Każdy ją w swym czasie przechodził lub przejść powinien. Musimy ustalić jako pierwszą i zasadniczą cechę gorliwości, że nie jest ona okresem przejściowym, który by mijał, spełniwszy swoje zadania, ale jest stanem trwałym i ta trwałość stanowi jej czynnik istotny, gdyż spośród wszystkich stanów naszej ułomnej i zmiennej natury ona właśnie najmniej podlega zmianom. Gorliwość jest owocem wyrobienia, dlatego nie należy jej mieszać z żarliwością człowieka dopiero co nawróconego. Ta ostatnia ze swojej istoty bywa przejściowa. Spełniwszy swe zadanie, odchodzi. Nie trzeba jednak lekceważyć owej żarliwości, którą niekiedy się nazywa pierwszą gorliwością. Zapał ten pochodzi od Boga i ściągnął na nas być może wielorakie błogosławieństwa. Może był on młodzieńczy, może jakiś niewyważony, o braku poczucia rzeczywistości i dużej szczypcie pewności siebie. Lecz przy tym wszystkim był ten zapał jak wicher Boży, którego lekceważyć nie możemy, ani nie możemy mu pewnego uszanowania odmówić. Czego się Bóg dotknął, to trzeba powiedzieć, że to jest święte. Nie wolno więc zatem nam mówić lub myśleć lekceważąco o tym, co Bóg uczynił poprzez swoją łaskę w naszym życiu, gdy płonęliśmy wewnętrzną żarliwością. Iluż to spośród nas ma powód z żalem oglądać się na te surowe, nieokrzesane początki naszej gorliwości, która wyraziła się poprzez żarliwość i tęsknić za ową czystością intencji i za tą prostotą szczerej woli służenia Bogu, która dziś może już nam daleka, a miejsca po niej nie zajęło usposobienie doskonalsze. Ta pierwsza żarliwość już po raz drugi nie wraca. Jeżeli raz ją zmarnowaliśmy, już tego nie naprawimy. Następstwa tego zaniedbania pójdą za nami przez całe życie, aż do ostatniej godziny. Żarliwość pierwotna jest tym aniołem, który raz tylko w życiu ku nam wstępuje, aby się oddalić bezpowrotnie. Zobaczmy, że na skutek pewnej przewrotności umysłu człowiek wyobraża sobie gorliwość jako coś zmiennego, wręcz stygnącego. Znacznie prawdziwszym byłoby wyobrażenie jej sobie jako ognia, który nieustannie wzrasta. Istotnie bowiem znamieniem gorliwości jest ciągły wzrost, który aż do ostatniej chwili wzmaga się całkiem widocznie, choć spokojnie. Święci rozpoznają niekiedy nadchodzącą swoją ostatnią godzinę życia po tej właśnie gorliwości, która z jednej strony wyczerpywała ich, ale również zalewała miłością Bożą. Obyśmy odczuli to samo i my, gdy ciało nasze osłabnie, a dolegliwości się wzmogą i cierpienia na nas rozlicznie spadną. Obyśmy z tego świata
odchodzili nie zimni, ani letni, ani słabo, tylko połączeni z Bogiem jakąś cienką niteczką łaski, przyjętych w ostatniej chwili sakramentów, ale rozpromienieni zdrowiem duchowym i miłością oraz wybieleni w tym czyśćcu ziemskim, który nam zastąpi ów przewlekły i ciężki czyściec za grobem. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikujemy w naszej katolickiej telewizji Serbinów, to również zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia już za tydzień.